Dzień dobry. Rozpoczynamy debatę. Dziś gościmy w naszym studiu dwóch kandydatów, którzy różnią się najbardziej w swoich poglądach. Witam zatem w naszym studiu pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Z drugiej zaś strony witamy pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Witam. Dzień dobry państwu. Dzień dobry panu. Co pan myśli o opozycji? Różnice w demokracji są rzeczą zupełnie naturalną. A pan, panie prezesie? Nasi przeciwnicy to są strasznie mali ludzie. Marni, no, pod każdym względem. Intelektualnym i moralnym. Czy możliwa jest dobra współpraca z opozycją? Musimy skończyć, raz na zawsze skończyć polsko-polską wojnę. My, jeśli będzie trzeba, choć bardzo tego nie chcemy, podejmiemy tą walkę na noże. Co pan myśli o lewicy? Ja dzisiaj będę zawsze już mówił lewica. Nie będę używał tego słowa, którego sam używałem. A pan, panie prezesie? Precz z komuną, ale przede wszystkim precz z postkomuną. Panie prezesie, a jaki jest pański stosunek do Rosji? Rosja chce dziś upokorzyć Polskę. A pan, panie prezesie, co chciałby pan dziś powiedzieć Rosjanom? Panie i panowie, przyjaciele Rosjanie. Społeczeństwo narażone jest także na inne zagrożenia niż polityczne. Na pewno trzeba walczyć z marihuaną, ale czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. A pan, panie prezesie? Choć wiem, jak groźne jest palenie, to gdybym miał wybierać, to jednak bym dopuścił palenie, a manifestacji obscenicznych nie. Dziękujemy naszym gościom. Dziękujemy państwu. To co? Do zobaczenia przy urnach 4 lipca. Czuję się zwycięzcą tej debaty i to takim całkowicie jednoznacznym.